Dzień dobry, mamy tutaj przed nami pana Grzegorza Czarneckiego. Zwracam się do pana z pytaniem, jakie dystanse pokonał pan dzisiaj i wczoraj podczas Grand Prix? Dzisiaj pokonałem dystans 35 km, czyli najdłuższy dystans GPK Ultra. Natomiast wczoraj przebiegłem 4 pozostałe dystanse. Zaczynając od trójki, piątka, dwudziestkę i na końcu jedenastkę. Gratulujemy, jesteśmy pełni podziwu pytamy również, jak się podobało na dystansach, na trasie, jakie były warunki w ciągu tego warunki weekendu? Warunki w ciągu tych dwóch dni były perfekcyjne, super zmrożona trasa do szybkiego biegania. Zresztą wczorajsze trzy pierwsze dystanse przebiegłem w miarę w dobrych czasach, więc jestem zadowolony z warunków. No, dwa pozostałe, ostatnie to już tylko takie, żeby dobiec do mety, bo już ciężko było. I jakie są plany na najbliższy sezon? Na najbliższy sezon? No, to głównie dlatego się na to zdecydowałem, bo w tym sezonie planuję przejść na dystansę ultra, więc to była taka próba charakteru dla mnie, w tym, żeby takie wyzwanie podjąć podczas dzisiejszej edycji. Dobrze, serdecznie gratulujemy jeszcze raz, jesteśmy pełni podziwu i życzymy sukcesów w najbliższym sezonie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.